Wiedziałeś, że aby zacząć działać i zarabiać w network marketingu, wcale nie musisz mieć ogromnej wiedzy, jakiegoś wielkiego doświadczenia, wielkiej społeczności. Możesz zacząć działać tu i teraz z tym, co masz do dyspozycji. Dzisiaj powiem Ci, jak to zrobić, ale zanim przejdziemy do konkretów, jeśli oglądasz mnie na YouTubie, pamiętaj, aby sobie ten kanał zasubskrybować. Tutaj dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach wideo, daj też lajka. Jeśli masz jakieś pytania, pytaj w komentarzu, z chęcią Ci odpowiem. I wracając do tematu, w czym jest największy problem? Ludzie często myślą, że muszą mieć ogromną wiedzę, jakieś nie wiem, doświadczenie, że w ogóle zacząć działać, bo inaczej nic im się nie uda, nikt nie będzie chciał z nimi współpracować i tak dalej. Kluczem do sukcesu jest tak naprawdę systematyczne działanie. Nie musisz mieć ogromnej wiedzy, ale musisz działać systematycznie każdego dnia. I to jest naprawdę klucz do sukcesu. Możesz z tego stworzyć też grę nawet, nie? W pewien sposób, w pewnym sensie. Wykonujesz jakieś konkretne działania, wchodzisz na nowy poziom. Jeśli będziesz się koncentrować na wynikach, to będziesz mieć problem. Dlatego nie koncentruj się właśnie na wynikach, ale koncentruj się na codziennych czynnościach. Bo jeśli koncentrujesz się na wynikach, to wiadomo, to jest jak na kolejce górskiej, nie? Raz jesteś u góry, raz na dole. Masz takie wahania nastrojów. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, nie? Jak w życiu. Dlatego koncentruj się na codziennych czynnościach. Stajesz rano po prostu i musisz zrobić swoje. Jak to zrobić? Coś takiego, w czymś takim może Ci pomóc na przykład codzienny planer jakiś, nie? Masz jakiś planer, gdzie masz konkretne zadania do wykonania każdego dnia i odhaczasz. Tu zrobiłem tego tyle. Tu mam akurat 5, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czynności do wykonania każdego dnia. To Ci może zająć godzinę, półtorej godzinki maksymalnie, nawet mniej niż półtorej godziny, godzinę. I każdego dnia te zadania wykonujesz, nie? Czyli drukujesz sobie coś takiego na przykład, taki planer, bierzesz i zaznaczasz, to zrobiłem, ok, w poniedziałek mam zrobione, w poniedziałek to zrobiłem, to zrobiłem tego tyle i każdego dnia to wykonujesz i na końcu na przykład tygodnia robisz sobie podsumowanie i sprawdzasz swoje rezultaty, ile czego zrobiłeś. I wtedy nie będziesz mieć pretensji do siebie, że czy tam do kogoś, do świata, do nie wiem, do liderów i tak dalej, że coś Ci nie działa, bo zobaczysz sam po sobie, czy Ty działasz, czy nie działasz, czy działasz systematycznie, czy nie. Będziesz dokładnie widzieć, jeśli zrobisz sobie taki planer, my go dajemy w naszej akademii na przykład, taki przykładowy, jeśli zrobisz sobie taki planer i będziesz konkretnie z nim działać, albo nie działać, to będziesz widzieć na końcu, czy robisz coś dobrze, czy coś źle robisz, nie? To jest naprawdę bardzo ważne. Koncentruj się na czynnościach, systematycznych czynnościach każdego dnia. Też jakie może być pytanie, czy na przykład, nie wiem, robić coś w weekend, w sobotę, niedzielę. Oczywiście, też działaj w weekendy, ponieważ łatwo można się rozproszyć i łatwo można wypaść z takiego rytmu działania, nie? Jeśli na przykład zrobisz sobie wolne w sobotę, niedzielę, to będzie Ci trudniej wrócić do działania na przykład w poniedziałek. Rób też, wykonuj działania i w sobotę, i w niedzielę, ale na przykład troszkę mniej. Jak masz na naszym planerze tutaj na przykład 5-6 czynności do wykonania, to na przykład zrób w weekend dwie czynności z tego. W sobotę dwie i w niedzielę dwie inne, jak na przykład czynności, nie? Żeby każdego dnia być cały czas w działaniu. To naprawdę bardzo ważne. Jest taki komik Jerry Seinfeld czy jakoś tak, nie wiem czy to jest prawda, ale on, kiedyś słyszałem właśnie, że on postanowił sobie robić każdego dnia pisać żart, jakiś tam kawał, jakiś sketch każdego dnia. Obecnie, czy to był dobry sketch czy zły sketch, on sobie postanowił, że każdego dnia napisze jeden sketch, czy jakiś tam żart, jakiś kawał, nie? Że każdego dnia napisze jeden kawał. I przez miesiąc, i to chyba on to robił przez 10 lat nawet, każdego dnia siadał i pisał jakiś żart, jakiś kawał. Obecnie, czy był dobry, czy zły, on systematycznie każdego dnia, dzień w dzień to robił. I to prowadzi, jakaś systematyczne działanie, konsekwencja, systematyka, prowadzi Cię do mistrzostwa tak naprawdę. Nie musisz mieć od razu jakiejś ogromnej wiedzy, jakichś niesamowitych historii i tak dalej. Po prostu działasz każdego dnia i też traktuj to jak grę. Nie? Wykonałeś zadania, przechodzisz na kolejny poziom. Wykonałeś zadania, zdobywasz nowy poziom postaci. Nie? Tak można powiedzieć, jak jest w grach RPG na przykład. Nie? Kiedyś dużo grałem. Czyli pamiętaj, kluczem do sukcesu jest systematyczne działanie. I też nawet najwięksi liderzy w network marketingu, ich sukcesem, ich sekretem ich sukcesu jest systematyka. Działanie. Nie marudzenie, nie gadanie, bo ja nie umiem, tylko działanie. Nie musisz mieć jakiejś wielkiej wiedzy, ani technicznej, ani jakiejś, nie wiem, umysłowej i tak dalej, nie? Nie musisz znać wszystkich, nie musisz wiedzieć, jak robić reklamy, jak robić inne różne rzeczy, po prostu działasz systematycznie i to doprowadzi do sukcesu. Możesz się uczyć też stopniowo, krok po kroku, ale najważniejsze jest działanie, nie? Jeśli czegoś się nauczysz, wykorzystaj to od razu w praktyce. Systematyka, działanie to jest klucz do sukcesu. Jeśli masz jakieś pytania, pisz poniżej. Pamiętaj też, możesz dołączyć do naszej Akademii Marketingu, masz też link poniżej, możesz ją przetestować. Tam masz też dużo właśnie materiałów z tego, jak budować ten biznes i w social mediach, i jak skorzystać z linków sprzedażowych, masz też gotowe kampanie i różne inne fajne rzeczy i wizytówki i tak dalej. Sprawdź sobie link poniżej, jeśli masz pytania, pytaj. Mówię, jak się oglądasz mnie na YouTubie, zasubskrybuj sobie ten kanał, wtedy dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach wideo, żadnego nie przegapisz. I oczywiście i widzimy się po drugiej stronie w kolejnym nagraniu i w Akademii. Cześć!